Poznamy dziś wspólnie rośliny, które są absolutnymi mistrzami, jeżeli chodzi o wydajną produkcję cukru z nieorganicznego dwutlenku węgla. Proces, dzięki któremu są tak super wydajne, nazywa się fotosynteza C4, ale zanim rozpoczniemy mówić o tym procesie i o tych roślinach w sposób bardziej szczegółowy, pragnę Ci przypomnieć, że w poprzednich filmach dotyczących fotosyntezy poznaliśmy taki enzym, który nazywa się rubisko. I to on jest odpowiedzialny zazwyczaj w roślinach, zwłaszcza tych, które prowadzą fotosyntezę typu C3, czyli taką fotosyntezę, której pierwszym produktem po asymilacji dwutlenku węgla są produkty trójwęglowe, otóż rubisko potrafi się, jak już wiesz, łączyć, a właściwie potrafi przyłączać do innych związków węglowych dwutlenek węgla lub tlen. Jeżeli przyłącza tlen, to roślina jest na bardzo straconej pozycji, dlatego że to przyłączanie tlenu powoduje, że nie jest asymilowany dwutlenek węgla, który jest niezbędny do tego, żeby dalej wydajnie powstawały cukry. I żeby pominąć ten problem, który nazywa się, jak może z poprzedniego filmu pamiętasz, fotooddychaniem, niektóre rośliny potrafią przeprowadzać proces o nazwie fotosynteza C4. Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku tej fotosyntezy jej pierwszym produktem będzie substancja zawierająca cztery węgla, właściwie cząsteczki zawierające cztery węgle. Ale zanim przejdziemy dalej do szczegółów tej reakcji, to przyjrzyjmy się temu, jakie to są rośliny, które potrafią taką fotosyntezę C4 przeprowadzać. Jak widzisz na tym rysunku, wiele z nich. To są zboża. Generalnie głównie rośliny trawiaste są zdolne przeprowadzać fotosyntezę C4. Tutaj widzisz sorgo, trzcinę cukrową, kukurydzę. To są wszystko niezwykle wydajnie produkujące cukier rośliny. I teraz, jeżeli chodzi o liczbę gatunków roślin, które są w stanie przeprowadzać fotosyntezę C4, to jest około 1% roślin. I wiesz co? Ten mniej niż 1% roślin jest odpowiedzialny za więcej niż 30% produkcji zboża na całym świecie. Pomyśl sobie, jak super wydajne muszą być te rośliny. Ciekawostka jeszcze tutaj jest taka, że fotosynteza C4, którą za chwilę poznasz w szczegółach, wcale nie jest takie oczywiste, że jest bardziej korzystna i mniej energożerna niż zwykła fotosynteza C3. Bo na przykład, jeżeli chodzi o ATP, które jest potrzebne do jej przyprowadzenia, czyli ten, podstaw ten podstawowy produkt, z którego komórki czerpią energię, to tutaj zużywane jest więcej ATP. Ale. Cała sprawa polega na tym, że te rośliny, rośliny C4 występują głównie w klimacie gorącym i tam, gdzie nie jest zbyt wilgotno, gdzie jest raczej sucho. Fotosynteza C3 jest bardziej korzystna energetycznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi umiarkowanymi temperaturami, powiedzmy, między 24 a 30 stopni. A wszędzie tam, gdzie jest cieplej albo gdzie jest bardziej sucho, taka zwykła fotosynteza, mimo że pożera mniej ATP, jest mniej wydajna i wtedy właśnie zyskują przewagę rośliny, potrafiące przeprowadzać fotosyntezę C4. No i jaka duża jest ta przewaga, to sam widzisz tutaj. Mówi się w ogóle, że te rośliny które przeprowadzają fotosyntezę C4, to są odpowiedzialne za zmienianie węgla z dwutlenku węgla, który jest substancją nieorganiczną, na substancje organiczne w mniej więcej 20-30%, jeżeli chodzi o to, jaka jest skala światowa tych reakcji. Tak więc sam widzisz, że to ma ogromne znaczenie dla gospodarki i dla tego, jak funkcjonuje w ogóle nasza planeta. No to teraz przyjrzyjmy się temu, jak przebiega fotosynteza C4 i dlaczego ona jest w ogóle możliwa. Już wiesz, że ta nazwa C4 pochodzi od tego, że pierwszym produktem takiej fotosyntezy jest czterowęglowy związek. Oprócz tego, to co musisz wiedzieć, to to, że dzięki anatomicznym rozwiązaniom zastosowanym w roślinach, które potrafią przeprowadzać fotosyntezę typu C4, to jest w ogóle możliwe. Najpierw przyjrzyjmy się więc temu, jak liść, o, to to co widzisz tutaj, to jest przekrój przez liść takiej, takiej rośliny potrafiącej przeprowadzać fotosyntezę typu C4. Przyjrzyjmy się temu, jak on jest, taki liść skonstruowany. No więc taki liść, oprócz epidermy, której komórki zaznaczone są tutaj, o, to jest taka, o, proszę bardzo, to jest akurat tak samo jak w każdej innej, jak w każdej innej roślinie. Oprócz tego mamy do czynienia z komórkami mezofilowymi. W tych komórkach zazwyczaj przeprowadzana jest normalna fotosynteza. Ale, ale, w przypadku tych komórek, które widzisz, zawierają chloroplasty, to są te małe zielone kwadraciki czy prostokąciki tutaj umieszczone, te komórki w przypadku roślin C4 nie zawierają rubisko. Napiszemy sobie rubisko. Nie ma. Rubisko w nich i to jest pierwsze rozwiązanie anatomiczne. Rubisko znajduje się w tych komórkach tutaj i tylko i wyłącznie w nich, jeżeli chodzi o rośliny przeprowadzające fotosyntezę C4. Te, te komórki to, to się nazywają komórkami pochew okołowiązkowych. I teraz zastanówmy się, czym one się różnią od komórek mezofilowych, które mimo, że mają chloroplasty, to nie zawierają rubisko. Otóż komórki mezofilowe mają cienkie ściany i to jest zaznaczone w ten sposób, że tutaj widzisz ta Kreska, którą są obrysowane jest dużo cieńsza, a komórki pochew okołowiązkowych mają grubą grubą ścianę komórkową, która jest w dużej mierze w ogóle nieprzepuszczalna dla gazów. Ona jest w ogóle pokryta taką substancją, która się nazywa suberyna. To jest taka woskowa substancja hydrofobowa, czyli odpychająca wodę, no podobna właśnie do takiego jakiegoś rodzaju wosku. I teraz jeżeli tą substancją pokryte są yy, ściany komórkowe komórek Pochew okołowiązkowych, to to, co do nich wejdzie, raczej prędko z nich nie wyjdzie. I teraz dzięki temu, po pierwsze, że w chloroplastach komórek mezofilowych nie ma rubisko, czyli tam nie może być przeprowadzony normalny cykl Kalwina, a po drugie, dzięki temu, że komórki pochew okołowiązkowych są dobrze odizolowane od środowiska, nie przepuszczają łatwo gazów, to Rośliny, a właściwie ewolucja w roślinach C4 wymyśliła sprawę następującą. Przez komórkę mezofilową, którą zaznaczałam w tej chwili na czerwono, do komórki, którą zaznaczę. Komórki pochew okołowiązkowych, które zaznaczę w ten sposób. O, narysujmy sobie, że tutaj jest między nimi połączenie. Tutaj nie może zajść fotosynteza, to znaczy cykl kalwina, dlatego że nie ma rubisko. I tutaj wchodzi normalnie CO2, ale to CO2. Nie jest asymilowane do związku trójwęglowego, bo jak już wiesz, nie ma rubisko, tylko powstaje z niego związek czterowęglowy, i ten związek czterowęglowy, napiszemy sobie, że tutaj cztery razy węgiel jest, o przechodzi z tej komórki mezofilowej tutaj do komórki pochew okołowiązkowych, i w niej z powrotem. Rozpada się, to znaczy przechodzi dekarboksylację i odpada od niego CO2. I tutaj przeprowadzany jest już normalny, wydajny cykl Kalwina, bo jak już wiesz, wcześniej to powiedzieliśmy, w tych komórkach rubisko normalnie jest. Rubisko. O, tutaj ono się normalnie znajduje. Ale to jest taki zarys. Teraz przyjrzymy się temu w sposób bardziej szczegółowy. To, co chcę, żebyś zapamiętał z tego slajdu, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, że mamy zróżnicowanie anatomiczne, to znaczy, że w komórkach mezofilowych mamy bardzo cienkie ściany, i tutaj wymiana gazowa jest bardzo sprawna, a w komórkach pochew okołowiązkowych, które znajdują się wokół wiązek przewodzących, czyli takich Wokół takich, no można by powiedzieć, naczyń krwionośnych roślin, no, oczywiście nie płynie nimi krew, tylko inne płyny, ale bardzo tutaj zwykle jest intensywna wymiana gazowa, ale komórki pochew okołowiązkowych są pokryte taką substancją, która to uniemożliwia, żeby ta żeby ta wymiana gazów była sprawna, i z komórek mezofilowych do komórek pochew okołowiązkowych przechodzi substancja czterowęglowa, która w komórkach mezofilowych powstała. Tam z powrotem oddysocjowuje od takiej, od takiej cząsteczki czterowęglowej CO2 i przeprowadzany jest normalny, regularny cykl Kalwina. Czyli to zróżnicowanie anatomiczne pozwala nam na przeprowadzenie takiego procesu, w którym w pierwszym etapie powstaje taka wstępna, wstępna powiedzmy substancja czterowęglowa. Ona jest tylko po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której normalna fotosynteza, normalny cykl Kalwina może zajść w tej samej roślinie, tylko w komórkach, które położone są po pierwsze głębiej, a po drugie są doskonale odizolowane pod względem wymiany gazowej. No i teraz zobaczmy, jak to się naprawdę odbywa. Tak więc wiemy już pierwszą bardzo ważną rzecz, że te rośliny asymilują CO2, podobnie jak rośliny C3. Ale zamiast wiązać go. Z czymś, co ma pięć węgli, i wtedy powstają dwie cząsteczki trójwęglowe, wiążą go z taką substancją, która się nazywa kwas fosfoenolopirogronowy, w skrócie PEP. No i to jest substancja, która zawiera trzy węgle. Może w ogóle będziemy sobie to o, rysowali, żeby było wiadomo na każdym etapie, ile tych węgli mamy. No i mamy jeden węgiel z CO2. No i w wyniku takiej reakcji, która katalizowana jest katalizowana to znaczy tyle co przyspieszana więc ta reakcja katalizowana jest przez enzym którego strukturę narysowałam dla ciebie tutaj który się nazywa karboksylazą fosfoenolopirogronianową czyli substancją w, w prostszym tłumaczeniu która karboksyluje czyli dołącza grupę CO2 do kwasu fosfoenolopirogronowego w skrócie do naszego pep no i efektem jest to że powstaje substancja czterowęglowa. Narysujemy sobie tutaj, że szczawioodstan, który jest właśnie tą substancją w pierwszym etapie powstającą, ma cztery węgle. On dalej, w zależności od tego, jaki to jest typ rośliny, zamieniany jest albo w asparaginian, albo w jabłczan. Ale to, co jest istotne, to jest to, że to jest czterowęglowy związek i właśnie dlatego mamy fotosyntezę, która się nazywa C. 4. O, narysowaliśmy sobie tu. I teraz, żeby lepszą orientację mieć anatomiczną, to jeszcze raz narysujemy sobie o. Tu jest zewnętrzna strona liścia. Przekrój rysuje przez liść dla nas teraz. Aparaty szparkowe tutaj będą znajdowały się. Poznaliśmy je w ogóle w poprzednim filmie dotyczącym foto Wiemy, że one się zamykają wtedy, jak jest mała wilgoć, żeby roślina nie wytracała, nie wytracała zasobów wody, które ma w środku. Tutaj będziemy mieli komórki mezofilowe. Tutaj będziemy mieli komórki z kolei. O! Komórki pochy I wiemy, że one zawierają rubisko. Rubisko. O, tutaj w nich jest, na ten sam kolor zaznaczyłam, żeby było wiadomo o co chodzi. No i wiemy teraz, że w tych pierwszych komórkach, czyli komórkach mezenchymalnych, zachodzi ten proces. Zaznaczę to teraz kolorami, tak, żebyśmy od razu wiedzieli o co chodzi. Tutaj damy wykrzyknik, że to w, zachodzi w tych komórkach. O. I teraz ta substancja czterowęglowa przekazywana jest tutaj do komórek. Pochew okołowiązkowych, i w tych komórkach pochew okołowiązkowych zachodzi normalny cykl Kalwina. Zapiszemy sobie tu cykl Kalwina. Przy udziale, rubisko. Ale teraz zobacz, w jakiej superkomfortowej sytuacji jest ta roślina. Dzięki temu, że ona sobie rozkłada jabłczan albo asparaginian na. CO2 i substancję trójwęglową, to stężenie CO2 w tych czerwonych komórkach jest bardzo, bardzo wysokie. Dlatego, że jak wiesz, one są otoczone taką powłoką ścianą komórkową, która nie pozwala na to, żeby za dużo gazów się z niej ulatniało. I stężenie CO2 w takich komórkach jest mniej więcej 20, 10-20-krotnie wyższe niż w przypadku komórek, które są w roślinach przeprowadzających. Fotosyntezę typu C3 i w ogóle w tych komórkach, które są wyżej, czyli komórkach mezenchymalnych. Tak więc widzisz, że roślina stworzyła sobie takie środowisko dzięki zastosowaniu anatomicznemu zróżnicowania komórkowego. Stworzyła sobie takie środowisko, w którym w pierwszym kroku ma taką substancję tymczasową o to jest ten krok jest taka substancja tymczasowa, czterowęglowa. Reakcję ten katalizuje zupełnie inny enzym, wcale nie rubisko, bo rubisko w tych komórkach nie ma, i ten. Czterowęglowy związek przekazywany jest z kolei do komórek, które są odizolowane od środowiska zewnętrznego w dużej mierze. Nie ulotni się z nich łatwo dwutlenek węgla i w takim środowisku roślina z powrotem rozkłada sobie tę substancję czterowęglową rozkłada sobie poprzez reakcję dekarboksylacji, czyli oddzielenia dwutlenku węgla, i normalnie ten dwutlenek węgla wykorzystuje dalej w cyklu kalwina. Na koniec tego filmu chciałabym zaznaczyć, że byłoby ekstra, gdybyś zapamiętał, że te rośliny, które są w stanie przeprowadzać fotosyntezę C4, to są takie rośliny, które zapewniają ludziom i zwierzętom w dużej mierze pokarm tam, gdzie warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające. To znaczy, gdzie klimat jest taki, że jest bardzo ciepło, gdzie jest sucho, i dzięki temu, że jest takie. Przystosowanie ewolucyjne polegające na tym, że one nawet w takim klimacie są w stanie bardzo wydajnie produkować cukier, który jest nam absolutnie niezbędny do życia. Jesteśmy w stanie produkować jedzenie często tam, gdzie jest bardzo ciężko. Na przykład sorgo, które widziałeś na pierwszym z dzisiejszych slajdów, to jest roślina bardzo popularna w Afryce i jest źródłem pokarmu dla wielu, wielu ludzi tam żyjących. Słyszymy się następnym razem.